witam Was wszystkich bardzo serdecznie, Łysy na emigracji. Ja przy okazji, zanim zacznę mówić o głównym wątku tego filmu, zanim będę poruszać temat, który chcę tutaj poruszyć, to chciałem jakby wszystkich przeprosić, że nie poinformowałem o rebrandingu mojego kanału, ponieważ kanał Łysy na emigracji no, nazywa się tak mniej więcej od miesiąca, a wcześniej ten kanał zmieniał nazwy, miał różne nazwy, ale teraz Łysy na emigracji pozostanie już, to już jest jakby docelowa nazwa tego kanału, bo chciałbym, żeby się po prostu kojarzyła z tym, co jest przedstawiane na tym kanale, czyli życie emigranta, taka codzienność, jego pasje, jego lepsze, gorsze dni i ogólnie takie opowiadanie o emigracji, jak tu życie wygląda i dużo, dużo, dużo podróży, ponieważ to jest właśnie pasja Łysego, czyli mnie. Także dużo tu będzie podróży w różne zakątki świata. Mam nadzieję, że taka forma kanału Wam się spodoba. No ale teraz już przechodzę do głównego wątku tematu i chciałem tutaj nawiązać do tego filmu, w którym mówiłem o tym, że nie wracam na razie do Polski. Tu Wam się wyświetla na ekranie ten film, żeby było wiadomo, o który to film chodzi. Ja bardzo dziękuję za wszelkie komentarze i jakąkolwiek reakcję pod tym filmem, bo było sporo komentarzy i były dość gorące dyskusje. Pojawił się również hejt. No oczywiście to mnie nie dziwi, bo tego hejtu niestety w sieci jest dużo. Są hejtowani i celebryci, i są hejtowani tacy szarzy ludzie jak ja. Z jakichś tam powodów, ale nie będę w to wnikał. Natomiast chciałem się odnieść do tego filmu, już się odnoszę. Tylko pozwólcie, że napiję się herbaty. Zawsze do pracy robię sobie herbatę w termosie. Mam taki fajny termos, bardzo mi się podoba. Bardzo długo trzyma ciepło. I robię sobie herbatę imbirowo-cytrynową i rumiankową. Takie po prostu trzy herbatki pomieszane. Imbir, cytryna, rumianek. I powiem Wam, że jest rewelacyjna. Rozgrzewa. Daje energii, działa jak kawa. A jest delikatniejsza na żołądek niż kawa. Więc polecam spróbować takiej mieszanki, jeśli ktoś ma ochotę na jakieś nowe smaki. Moi drodzy, jak już się odnoszę do tego filmu, już nie przedłużam. Tam powiedziałem o tym, że na razie nie wracam do Polski z emigracji z różnych tam powodów. Nie będę oczywiście tych powodów teraz przytaczał, bo jeśli ktoś chce wiedzieć, to może sobie obejrzeć ten film, bo tam, tak jak mówiłem, jest gorąca dyskusja. Ale też wiele osób uważam, że źle zrozumiało moje intencje. Wiele osób źle zrozumiało to, co ja powiedziałem. I przede wszystkim mnie zawsze dziwi to bardzo, jedna rzecz mnie zawsze dziwi i to już nie chodzi o emigrację, chodzi o wyrażanie swoich poglądów, że wśród naszego społeczeństwa polskiego, no nie obraźcie się, ale tacy jesteśmy my Polacy, że zamiast konstruktywnie dyskutować na jakiś temat, to wolimy się pokłócić, wolimy się nie zwyzywać od najgorszych, zwolimy się hejtować i tak naprawdę hejtowane są często osoby i, że tak powiem, przedstawiane w złym świetle są często osoby, które po prostu ośmielają się wyrazić własne zdanie. A ja uważam, że my Polacy jesteśmy wspaniałym narodem, ze wspaniałą historią, wspaniałymi tradycjami, kulturą, których pozazdrościć nam mogą wszystkie narody. Jesteśmy krajem bardzo bezpiecznym, my jako Polska, no może nie w 100% tolerancyjnym, ale bezpiecznym i przede wszystkim u nas turyści nawet wypowiadający się z całego świata, że na terenie Polski czują się dobrze, czują się bezpiecznie, nie czują jakiegoś zagrożenia. Dlatego ja jestem dumny z tego powodu i ja chętnie zawsze wracam do Polski i oczywiście czuję się dużo bezpieczniej niż w Szkocji, w której aktualnie przebywam. Natomiast mamy na pewno jedną wadę, jak wszystkie narody mają jakąś wadę. Nie potrafimy właśnie konstruktywnie krytykować, nie potrafimy ze sobą w sposób taki kreatywny, konstruktywny dyskutować. Jeżeli ktoś wyrazi jakieś swoje zdanie, to z reguły, nie mówię, że wszyscy oczywiście, w zasadzie to zwracam się tylko do osób, które hejtują i krytykują. Jeśli
nie podoba im się jakaś opinia kogoś innego. I właśnie wielu osobom nie spodobała się moja opinia na temat bycia na emigracji i ewentualnego powrotu do Polski. Ja wyraziłem się, że na razie nie wracam do Polski, bo uważam, że moje życie zmieniłoby się na gorsze niż tutaj mam w Szkocji, pod względem głównie pod względem materialnym, ale nie tylko, też takim, że tak powiem, społeczne życie, tak? Dlaczego? Bo tak jak mówiłem, denerwuje mnie brak konstruktywnej krytyki, denerwuje mnie atakowanie drugiej osoby, jeśli ta osoba ma inne zdanie. I właśnie ja byłem atakowany w tym filmie wielokrotnie, czytałem takie teksty: to nigdy nie wracaj do Polski, bez ciebie będzie lepiej. Były oczywiście gorsze teksty, które po prostu usunąłem, na niektóre nie odpowiadałem. Były teksty obrażające mojego autystycznego syna, kiedy ktoś nazwał mojego syna, że jest niedorozwojem. No, to było coś, co sobie, że tak powiem, zachowałem na wszelki wypadek, zrobiłem screenshot, ponieważ jak będzie się to powtarzać, to oczywiście w obronie mojej rodziny, a szczególnie w obronie mojego syna, na pewno będę stawać, więc wolę mieć na wszelki wypadek jakieś dowody. Moi drodzy, tacy my jesteśmy Polacy, nie jesteśmy jakoś rozdzieleni, nie jesteśmy połączeni. Ja pamiętam jeszcze z dzieciństwa, jak jeździłem na wakacje do babci, to schodziły sąsiadki i sąsiedzi z okolicznych domów, wspólnie jedli, wspólnie śpiewali, wspólnie tam robili w polu, na roli mam na myśli. Także jeszcze te 30 lat temu było jakoś tak wesoło, byliśmy jakoś tak bardziej połączeni. A teraz mam wrażenie, że my jako naród, chociaż jesteśmy dumnym narodem i wspaniałym narodem, tak jak wspominałem, to jesteśmy podzieleni i w ogóle nie reagujemy na to, że jesteśmy podzieleni. Nie potrafimy rozmawiać, że tak powiem, mądrze i spokojnie na tematy polityczne. Wystarczy, że ktoś ma inną opinię na temat polityki i już zachodzi ci za skórę, już go hejtujesz. Wystarczy, że ktoś ma inną opinię na temat emigracji i już go hejtujesz, już go wyzywasz i już go po prostu nienawidzisz. Także czy ja jestem nadal Polakiem, bo tak naprawdę taki jest tytuł tego filmu. Oczywiście, że jestem Polakiem i oczywiście, że polskość swoją zachowuję w sercu i wewnątrz siebie i oczywiście, że z polskości jestem dumny. Możecie mi nie wierzyć, ale nigdy nie zaprzeczyłem, że jestem Polakiem. Nigdy nikomu, że tak powiem, nie ukryłem tego przed nikim, że jestem Polakiem i nigdy z tego powodu też na szczęście nie spotkałem się z jakąś negatywną reakcją ze strony obcokrajowców. Wręcz przeciwnie, jak na razie zawsze spotykam się z pozytywnymi reakcjami na wiadomość, że ja mówię, że jestem Polakiem. I ja jestem z tego dumny, bo tak jak mówię, kocham polskie tradycje, uwielbiam polską kuchnię, to po prostu jest mega. Uwielbiam polską przyrodę, uwielbiam polskie miasta, szczególnie Kraków, mój ukochany Kraków, w którym mieszkałem całe życie. I lubię Polaków, mam tutaj kontakt z Polakami za granicą i chętnie na znajomych wybieram właśnie Polaków. Natomiast nie jestem ślepy, nie jestem zaślepiony. Uważam, że właśnie emigracja nauczyła mnie tego, żeby otwierać oczy, bo uważam, że potrafię otwierać oczy i uważam, że potrafię ustosunkować się w sposób spokojny i w sposób konstruktywny do wszystkiego i wszystkich, co mnie otacza. Potrafię słuchać opinii innych ludzi i potrafię konstruktywnie dyskutować na temat opinii innych ludzi. No sami możecie przeczytać komentarze pod tym żywiołowym filmem. Ja nawet na hejty wobec mojej osoby, na taką, powiedzmy, agresywną krytykę wobec mojej osoby reaguję w sposób konstruktywny, reaguję w sposób spokojny, bo tak uważam, bo chcę z moimi subskrybentami, którzy tutaj przychodzą i dziękuję im bardzo i łysy się kłania wszystkim. Dziękuję wam bardzo, że przychodzicie, bo tylko dzięki wam istnieje ten kanał i dzięki wam ten kanał się jakoś rozwija. Może pomału, ale jednak się rozwija. Dlatego szanuję waszą opinię, nawet jeżeli to jest hejt.
ale chciałbym do Was zaapelować. Jeśli ktoś twierdzi, że nie chce wracać do Polski na razie, bo w Polsce miałby gorsze życie pod wieloma względami, to nie znaczy, że wyzbywa się polskości. To może na przykład oznaczać, że ma rodzinę, ma syna, tak jak w moim przypadku autystycznego syna, i chce po prostu dla niego dobrej przyszłości. Bo to jest mój cel życiowy, najważniejszy cel życiowy. Dobra przyszłość dla mojego dziecka. No dla mnie oczywiście też, bo też chcę jeszcze trochę pożyć i też chcę spełniać swoje marzenia, które tutaj spełniam. I nie mówię, że w Polsce jest tragicznie, nie mówię, że w Polsce jest gorzej, bo znacznie się poprawiło. Ale nie jest jeszcze tak, jak ja bym chciał, żeby było, żebym czuł bezpieczeństwo, myśląc o przyszłości. Moi drodzy, jestem Polakiem, nie wyzbyłem się polskości i nigdy się polskości nie wyzbędę. Polskość noszę w swoim sercu, nie na obrazkach, nie w hasłach, nie w nadrukach na koszulce, ale w sercu. I nigdy nie ukrywam tego, że jestem Polakiem. Trzymajcie się, dziękuję za wysłuchanie.